Halo? Słuchaj, nie mogę teraz rozmawiać, bo testuję młynki. A, musisz wytestować młynek. Słuchaj, my to zrobimy za ciebie, zobaczysz za tydzień na filmiku, dobra? Nie no, daj spokój. Nie no, za tydzień. Za dwa. Dobra. Elo, cześć. Cześć. Opowiemy wam dzisiaj o młynkach. Tak, mamy trzy modele, dwa są z firmy Time More, jeden to jest młynek C2, a drugi to jest C3 Pro i mamy w zestawieniu też młynek od Komendante i po prostu będziemy sprawdzać różnice między młynkami. Tak, jeden ma składaną rączkę, drugi ma składaną rączkę. Też testuj. Ma składaną rączkę, ale... Jak widać, dużo lepszą, to jest ten droższy, ten wzmocniony. Ale dodatkowo ma też zamontowane nowe żarna, więc co, sprawdzimy różnicę kawce i wybierzemy najlepsze. Tak, też można mieć? Tak. To może być bardzo wygodne. Żarna nazywają się w tym S2C, CS2, Spike to Cut, Cut S2C, Spike to Cut, Cut to Spike. Kawę do tego testu zaparzymy w V60 od firmy Hario. Ponieważ umiemy to robić, a reszta metod jest nieprzewidywalna, a nie możemy sobie na to pozwolić. I wszystkie trzy kawy zaparzymy tak samo, a w dodatku nie będziemy wiedzieli, która jest która. A kawę do tego testu, jaką wybraliśmy, to Rwanda Rashashi w obróbce mytej i możecie ją dostać na naszym sklepie czarnafala.pl. /Rwanda Rashashi. I w poprzednim stres teście tych młynków wygrał Time Mord C2, w związku z czym no, dwa punkty do przodu w zestawieniu. Automatycznie. No, to pa. Żyjmy. Wszystkie kawy zaparzyliśmy na tej samej dozie, w tej samej temperaturze wody, no i na taką samą jakby pojemność wody, więc są one zaparzone identycznie. I chłopacy zamieszali nam czarkę, więc nie wiemy, który napar jest gdzie. Będziemy ich próbować na ślepo. I mamy specjalną skalę ocen, o której opowie wam Franek. Jest od 1 do 5. Tak, 1 to syf, a 5 to super. God shot. 4 to I would drink it every day and I would be happy. 3 to ok. Spoko. 2 to już zaczynam pluć. No i nie bawimy się w połówki, bo jesteśmy hardkorami. Tak. Pijemy? Tak. Czy musimy mówić jakieś mądre rzeczy, czy nie? Nie, oceniamy. Mogę dać jeden, jednej jeden, drugiej dwa, drugiej dwa? Możesz. Podsumowywując. Pierwsza kawa dostała od nas punktów. Ja dostałem, też dałem trzy, a ty dałeś. Mam trzy. Trzy? Trzy, tak. Właśnie. I pierwsza to jest ta. Tak? Tak. 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 Dałam trzy. Czyli ma łącznie punktów sześć. Tak. Czego jest sześć? Sześć. Sześć, jak sześć kół w ciężarówce. Tak. W drugiej kawie ja dałem też trzy. Ja dałem cztery. Dlaczego? Bo jakby, no tutaj zaczęłam sobie od trójki, spróbowałam sobie każdej po kolei. Mhm. No, z racji tego, że tutaj dałam trzy, to ta jest, była dla mnie lepsza niż poprzednia, więc jej dałam cztery. Bo była jest lepsza. Mocniejsza. Tak. Tak. Ja najpierw tutaj dałem dwa, ale potem się poprawiłem, bo jednak nie może być tak niedobrze. Tak. No to, czyli mamy siedem. A czego jest siedem? Siedem jest kolorów tęczy. Tak, dajemy jej siedem? Zasługuje na to? Zasługuje na siedem. A co sądzisz o czarce numer trzy? Ona dla mnie wygrała. Wygrała. I ja dałam jej pięć. Wow. Bo najbardziej mi się wyróżniała na początku i była dla mnie po prostu najsmaczniejsza, taka najbardziej zbalansowana. Więc ode mnie ma piąteczkę. Mhm. Ja jej dałem cztery, bo była najsłodsza i najklarowniejsza i w ogóle tak. Była najlepsza. Ale tutaj jest ważna sprawa, o której bym chciała powiedzieć, że czarka środkowa z trzecią
ze spadkiem temperatury zaczynają smakować tak samo i obie są dobre. Więc ja w pewnym momencie zastanawiałam się nad wyrównaniem tych punktów. Dobrze. Ale w każdym razie numer 3 ma 9, a 9 jest kręgów piekielnych. Czyli ja jeszcze raz sobie się robię na zimno. Fajna jest, taka ziołowo-miętowa, jak After Eighty. Czyli wygrywa. Czy my możemy sprawdzić, który to młynek? Jesteś gotowy? Bo ja... Który to młynek? C2. I'm on C2. Dobra, a sprawdzamy środkową, bo one się wyrównały. Dobrze. Bo jestem ciekawa. Time of C3. Komandante is dead. To jest wasz, koniec, Niemcy. Spodziewałeś się tego? Nie. Ja też nie. Obstawiałem, że to jest C. Ja obstawiałam też, że to jest komet. Że to jest, a to jest C2, a to C3, bo C3 się najtrudniej tak myliło. No bo ona jak była ciepła, to miała w sobie jakby sporo goryczy. Jakby bardzo dużo drobnych. A te od razu jakby smakowały cool. Natomiast myślę, że może sobie dobrze radzić w espresso. I tutaj przychodzi nam do głowy kolejne pytanie. Czy chcielibyście zobaczyć, jak sprawują się te młynki w espresso? W kawiarce? W Ibriku? W Aeropressie? Albo coś jeszcze umiemy parzyć? Chcielibyście? Dajcie znać w komentarzach. Dajcie łapkę w górę! I subskrypcji. Tak, więc oba młynki C2 i C3 będą dostępne na naszym sklepie internetowym czarnafala.pl. Były one użyte tylko i wyłącznie do naszych testów. Musieliśmy przez nie przemielić około kilograma kawki, po prostu, żeby też się trochę ustabilizowały. No ale wylądują z minus 25% zniżką na hasło dinozaur. No i komendanty pewnie sprzedamy, bo pożyczyliśmy kafegramy.